na kolejnych żywieckich godach w 2024 roku. Już po przywodzę to już się ten rok zmienił, już mamy kolejną cyferkę do przodu. Będziemy dzisiaj tu oglądać grupy kolędnicze i obrzędowe występujące właśnie tutaj w izbie, w auli Domu Katolickiego w Żywcu. Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzowi, czyli księdzu, kanonikowi Grzegorzowi Gruszeckiemu za to, co my tu mogli się spotkać, że możemy tutaj właśnie ten przegląd przeprowadzić. Na początek parę takich formalności, co byście wiedzieli, kaście są, jakbyście tu przyszli. Głównym organizatorem tego przeglądu Żywieckie Gody jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, w którego imieniu występuje pan dyrektor Lesław Werpachowski. Nie wiem, czy pan dyrektor jest z nami, nie ma go dzisiaj, no ale pozdrawiamy go serdecznie. Widzę, że tu mamy i fotoreporterów, i filmowców, no to na pewno to do pana dyrektora trafi. Następnie współorganizatorzy Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku Białej, Dom Kultury imienia Wiktorii Kubisz w Bielsku Białej. No i cała ta impreza jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. No i słuchajcie, na scenie będą się tu pokazywać właśnie te grupy kolędnicze, będą i małe dziecka, i będą dorośli, i uwidzimy, jak się to kiedyś do dni kolędowało, i w święta, i w Trzech Króli, no a wszystkiego będzie doglądać nas o szanowną komisja w składzie pan Andrzej Peć, który jest przewodniczącym jury, etnolog, regionalista, dyrektor Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej. Przyklepujcie. No, teraz go słyszę ze szczytu, co? Pani Anna Tomiak, etnolożka, pedagożka, instruktorka tańca w Zespole Regionalnym Romanka i Szkolnym Zespole Regionalnym Romanecka z Sopotni Małej. Pani Katarzyna Rudzka-Ryś, etnolożka, animatorka kultury, kustosz związana z Muzeum na Krapie w Jaworzynce. Oraz pan Piotr Puszyński, nauczyciel muzyki, multiinstrumentalista, folklorysta z Rajczyk.